Hej ludzie, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, profesor Layton i tajemnicza wioska, tak. Ojojoj, już się prawie pomyliłem. Kontynuujemy poszukiwania przyjaciela, bliskiego przyjaciela barona Reinholda. Nie wiemy, kto to jest, wiem tylko, że ktoś taki istnieje, ale musimy go szukać. Hej, jakaś notatka. Co to za notatka? Będziemy teraz pytali każdego, czy jest przyjacielem, czy był przyjacielem barona i czy coś wie. Może się uda. Profesorze, tutaj leży coś na podłodze. Nie padnaś nic z podłogi, bo brudne. Nawet jak to 100 dolarów tam leży. O, masz rację. Funtów, przepraszam. Kawałek papieru. Co jest na nim napisane? Chwileczkę. Popatrzmy. Szef jest całkowicie zadowolony z... Albo szef... zrobił komplement naszemu mojemu nowemu modelowi. Dzisiejszemu modelowi, no. Nie, zrobił komplement modelowi dzisiaj, który zrobiłem, tak. Jest dobrym człowiekiem. Dał mi nowy sens i cel do życia. Jestem pewny, że to moje prawdziwe przeznaczenie. Powołanie, przeznaczenie. Chcę uperfekcjonować moje umiejętności. I odwdzięczyć się temu człowiekowi za jego wielkoduszność. Wygląda jak jakiś większy wpis do dziennika, prawda? Patrząc na to, jak pisze, jak, znaczy, że pisze szef o baronie, musi być to jakiś sługa barona czy coś takiego. Skonstruowałem nowe modele. Albo raczej muszę skonstruować modele tak, żeby dopasować je do każdej sytuacji. Tak jak szef mnie o to prosił. Strasznie się mnie to cieszy. Uśmiecham się, kiedy widzę, że tak interesuje się tym. To koniec wiadomości. Myśli pan, że ten człowiek robił jakieś modele życiowe, czy coś takiego? Bardzo ciekawe. No ciekawa wiadomość, to ogólnie te notatki są wszystkie od tego samego kolesia, tak mi się wydaje. Bo pisze szef takim samym stylem. No ciekawe, ciekawe, kto to jest? I dlaczego tutaj leżą akurat teraz? Wcześniej ich nie było. A, dobra. To tutaj możemy teraz ominąć. Szczerze powiedziawszy, bo to nie jest... Plotki, tak. On powiedział teraz coś w tym stylu, że... Że nie może spać z powodu tej wieży i tak dalej, i że istnieje plotka, że zawsze kiedy ta wieża robi dźwięki, to ktoś znika. I później się pojawia. No właśnie, tak jak się zdarzyło z Ramonem. Tak, to jest możliwość. Ofiary później zapominają wszystko, tak. Ale on ma dla nas zagadkę, z tego co pamiętam. Dawaj tą zagadkę, panie Gerard. Taka parodia mojego imienia. Bo znam youtuberów niemieckich, których oglądam, którzy w swoich filmach, jak coś odpowiadali albo coś, albo w streamach, to zawsze nazywali mnie Gerard. Nie Geralt, tylko Gerard. Inni nazywali mnie Gerald. Tak trochę z angielskim, czy tam amerykańskim. Akcentem. No właśnie. Ale to taka parodia, bo jeden mówił do mnie Gerard. Byli też, którzy nazywali mnie Geralt, ale no cóż, no czasem się tak zdarza. Wow, zrobiłem to teraz automatycznie. Udało się, 12. No świetnie, no to rozwiązałem zagadkę. Wy macie rozwiązanie, mieliście wytłumaczenie, a ja... Nie, czekajcie. Szkoda, że tam nie można zejść. Tutaj. Znaczy, mam na myśli tutaj. Szkoda, że nie można tutaj zejść, bo tutaj są jeszcze schody i tak dalej. Wygląda ciekawie. A to miasto jest ogólnie fajnie zbudowane, podoba mi się. 72 zagadki mamy już załatwione, rozwiązane. No, smakosz. Co on mówi tutaj, ty? O, bla, 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 czekolada. O, czekolada. No proszę, czekoladę chcę podzielić, czy coś takiego powiedział. Co to będzie? Aha, czekolada.
30 kawałków czekolady. Ile razy musimy je... ile razy trzeba przełamać, żeby mieć 30 równych kostek? Czyli musimy tutaj tak jakby dzielić na tych liniach, tak jak się normalnie robi z czekoladą, kiedy się dzielisz, chyba że chcesz oszukać i bierzesz też sobie kawałek innej czekolady, innego, no to tak jakby dwa kawałki, 1,5 albo coś takiego bierzesz, żeby oszukać. No są tacy, którzy robią, tak na przykład Lupin robił w Harrym Potterze, dał Harrymu nie jedną kostkę, nie dwie, ale 3,5, tak urwał sobie jeszcze, tak, albo nawet z dwóch innych urwał, tak, żeby było 3,5, dwie połowy, od dwóch różnych. Dobra, o czym ja gadam? To jest łatwe! Skoro mamy 30 kawałków, musimy 29 razy połamać, bo przy ostatniej nie trzeba łamać, bo ta ostatnia już będzie osobno, jak przełamiemy 29 raz. Pop! Jej, zagadkę, którą potrafię. Jej. A to też zależy od sytuacji. Są sytuacje, przy których musiałbym sobie z pół godziny na tym myśleć, bo wtedy się pomyliłem, no bo nie... No. Zależy, czy mam głowę czystą, czy nie. Znaczy, czy jestem wypoczęty, czy w ogóle skoncentrowany i tak dalej. No, yummy, yummy! O co to takiego? Mapa? Luke, ty jesteś tutaj podróżnikiem, prawda? Ty lubisz mapy. Swoją drogą. Za chwilę będziemy mogli zajrzeć też, ile już przedmiotów dostaliśmy. No proszę tutaj. O! Ej ty! Tak ty! Ja? Proszę pana? Jep, jep. Ty. Ten wazon do kwiatów należy do ciebie, prawda? No cóż, trzymajmy go bezpiecznie dla ciebie. O, dzięki, ale to nie moje? Co to za nogi? O, to ten tajemniczy koleś. Nigdy nie widziałem czegoś kogoś, kto zapomniał coś takiego przy robieniu zakupów. Naprawdę, bardzo ciekawa sprawa. Hej. Bardzo mi przykro, ale to musi być jakieś nieporozumienie. Ten wazon nie należy do mnie. Nigdy nie widziałem go wcześniej w moim życiu. Co? Ale to... Ta fantastyczna waza nie należy do ciebie? Ale... Ale ten człowiek powiedział, ten mężczyzna, ten koleś powiedział, że to twoje. Żebym ci ją dał. Jak ten mężczyzna wyglądał? No tak jak jego nogi, zniknął nagle. Jaki był jego cel w tym, żeby dać nam ten wazon? Nasze ościski palców czy coś? Ten nas w morderstwo zakołować. W maliny wpuścić. Przez kakao przeciągnąć, nie wiadomo. Nie rozumiem tego zdania teraz, wiem tylko, że tutaj... Nie rozumiem sensu tego zdania, coś tam z szczegółami. Że to jest prawdziwa kiełbasa. Wurst to po niemiecku kiełbasa. Mówię ci. Co? Wiem, że on jest sprzedawcą kiełbasek, ale to musiał być jakiś żart albo jakieś przysłowie, którego nie zrozumiałem. Ale wracając do wypowiedzi z pierwszej ręki, co? Co ja tłumaczę, to ja nie wiem, lepiej zostawmy to tak. Ten tajemniczy mężczyzna... Oczywiście najwyraźniej nie był stąd, jestem pewny. Powiedziałem mu... No, nie... ten... Nie pocz się. Powiedziałem mu, nie pocz się, dam mu to, kiedy następnym razem go zobaczę. No, a tak przy okazji, mówiąc o wazonach z kwiatami, przypomniała mi się pewna zagadka. No, to jest naprawdę coś super. W sumie ten dialog był tylko przez chwilę ciekawy. A to jest strasznie łatwe. Lubię takie. Pop. Pop. Let's have a look. Tup. Stup. I stup. Tak z puzzlami. Później tak samo będzie wyglądało. Tup, tup, tup. I pop. Czyli jeden zostaje. Pam. Yay! Let you do it. Yay! Every puzzle has an answer. Już ponad 2000 mamy pikaratów. Ciekawe, ile byśmy mieli, gdybyśmy nigdy się nie pomylili. O, dobra robota, ja jestem pod wrażeniem, tak? Jeżeli chcesz kupić kiełbaskę... A, czekaj, to był fajny dialog. Jeżeli chcesz kupić... Czekaj, czy chcesz kiełbaskę? On się teraz pytał coś takiego. Nie, dziękuję, już dobrze. Dam ci tyle kiełbasek, ile chcesz, on powiedział coś takiego. O, to niedobrze. Musisz wiedzieć, że ta oferta była tylko jednorazowa, chłopcze. Następnym razem, kiedy... Co? To jest teraz znowu jakiś żart. Gdybyś powiedział tak, wiedziałbyś, czym jest prawdziwy steak. Ha, 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 ha. Coś takiego. Wydaje mi się, że już skończyliśmy tutaj, Luke.
Nie rozumiem żartów. Nie mógłbym się bardziej zgodzić, profesorze. Co tu się dzieje? Co to jest? Co? Co Gizmo? Gizmo? Co Gizmo? 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 Co? Gizmo, gdzie? Gdzie Gizmo? Gdzie tu jest moneta? Gizmo! Gizmo! Tu. A. Spodziewam się, że tu jest moneta. Tutaj są moje FPS-y od DX Story. 37, no nieźle. W momencie, kiedy nikt się nie rusza prawie, oprócz tego tutaj oddychającego. Dobra, on ma chyba jeszcze coś do powiedzenia. O, ten gość! Witaj, witaj! Sprzedaję kiełbaski, tak, super. Przepraszam, ale no, nie wiem, chyba masz zagadkę, prawda? Tak, jak tak, to daj. Wiedziałem, że on ma zagadkę. Złodziej kiełbasek. A znowu z takim kłamaniem, jedna osoba kłamie, co? Nie, jedna z nich mówi prawdę, okej? B zjadł. A mówi, że B zjadł tą kiełbaskę, no tak też wygląda, ale to jest akurat, trzeba przyznać, zbyt oczywiste, więc B nie zjadł kiełbaski, mimo że jest gruby i wygląda, jakby wszystko spierdzielał. Może ma jakieś problemy ze zdrowiem i dlatego jest taki gruby. Nawet może tak dużo nie je. Albo je tylko uczciwie. B mówi D, wszystkie je zjadł. C mówi, że go nie zjadł, tak? A D mówi B kłamie. Coś mi się wydaje, że C kłamie, bo to C zjadł. C kłamie, no C. To jest jedyne, co ma sens. Jej! C, ty złodzieju! Był rudy, więc wyglądał jak złodziej. I ma ten typowy nos z myszki Miki. Jest rudy, więc wygląda jak złodziej, no. Tak samo jakbym powiedział, że jest czarny. No, masz luk, teraz cię wszystko dostaniesz, później posortujemy. Jej! Kiełbasiator! O, cześć. Co to jest za kawałek papieru? Wygląda jak jakieś coś ogromnego. Co tu leży na podłodze? Śmiecie czy co? O, czekaj, podniosę. Podnoszę śmieci z ulicy. Tak się robi. To stara gazeta. Szczerze, wątpię, żeby ktokolwiek wiedział, że śmieci należą do śmietnika, czy coś takiego chciał powiedzieć. Chwileczkę. Niech pan popatrzy na ten artykuł. No dobrze, popatrzmy. Czy to nie inspektor Czermi? Haha, inspektor Czermi. Patrz na ten tytuł. Inspektor Czelmi. Błyskotliwy detektyw i oddany mąż. No pokaż. Inspektor Czelmi, jak ja go lubię, to jest moja ulubiona postać. Inspektor Czelmi. Został okrzyknięty genialnym detektywem oraz oddanym mężem. Czelmi pokazuje, prezentuje nam pełen sukcesu swoją... Zakończy swoją... po każdym ukończeniu swojej sprawy, po ukończeniu każdej sprawy, lubi to kończyć swoim ulubionym jedzeniem. Słodkimi frytkami. Słodkie frytki? What the fuck? Słodkie? Czekaj. Coś mi tu nie gra. Słodkie? Czy on nie mówił, że nienawidzi słodyczy? What the fuck? Wow, kto by pomyślał, że tak to, że coś takiego przyjdzie? Nie sądziłem, że ma taką miękką stronę siebie. Ten... popatrz na tego starego pajaca, jak się szczerzy nad tymi słodkimi frytkami. Wiedziałem, że to tylko teatrzyk był, kiedy... że grał tylko swoją rolę, kiedy... krzyczał, że nienawidzi słodyczy w dworze Reinholdów. To prawda, Luke. Powiedział coś takiego. Bardzo tajemnicze. Że oni tym słowem curious, tajemniczym, że oni tak tym rzucają, no nie wierzę. Ludzie, powiedziałem, że tutaj zakończę odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Co prawda powiedziałem, że mogę zakończyć w 2 odcinki ten rozdział. I to prawda, ale teraz muszę niestety przerwać, bo muszę szybko gdzieś iść. Właśnie mi się przypomniało. A jako, że tutaj się zdarzy w następnym odcinku coś ciekawego, będzie to idealne miejsce. Czyli w następnym odcinku zobaczymy trochę...
tego rozdziału i może początek następnego. Chociaż zobaczymy, może zrobię następny odcinek też krótszym, żeby to fajnie wyglądało. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie i cześć.